Siemanko, witam was w nowym odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj nareszcie pokażę wam nowego modulara. Tak, jest to warsztat na rogu. Myślę, że nie jest to niespodzianka dla większości z was. Zaraz powiem, dlaczego ten set, a nie inny. Zrobimy sobie recenzję. To będzie mocno przegadany odcinek, ale spokojnie, trochę też pobudujemy. Dlaczego ten set, a nie inny? Wybór nie był tutaj zbyt duży, bo tak naprawdę z tych modularów, które są aktualnie w sprzedaży, których ja nie mam, był do wyboru ten i tylko ostatni modular, czyli posterunek policji. Wybrałem ten, bo on zaraz zniknie po prostu ze sprzedaży i wtedy cena mega szybko poszybuje w górę. Można właściwie powiedzieć, że to taki ostatni gwizdek na zakup tego setu w normalnej cenie. Więc decyzja była tak naprawdę prosta, to była decyzja racjonalna. I od razu tutaj powiem, że już zanim ten set kupiłem, uważałem go za najsłabszy z wszystkich modularów. No i już wam zdradzę, że po ułożeniu go, po zobaczeniu go w pełnej okazałości, podtrzymuję tą opinię. A powiem nawet, że mimo iż podchodziłem do niego z takim założeniem, i tak nieco mnie on rozczarował. Tak, tak, trochę sobie dzisiaj na ten zestaw ponarzekamy, ale zanim zacznę go w cudzysłowie hejtować, no to muszę napomknąć o tym, że to jest modular, więc on i tak jest piękny, ale jak na modulara ma on naprawdę sporo wad. Oczywiście moim zdaniem i teraz do tego przejdziemy. Po pierwsze, jest to dość nietypowy modular, bo jest to modular narożny. I to się niestety wiąże z tym, że ma on taką nietypową konstrukcję. Tutaj można powiedzieć, że jest on ścięty. Ten lewy dolny róg jest przycięty. I tak naprawdę ja uważam, że tutaj sporo miejsca jest zmarnowane. No bo jeżeli zobaczymy na to, ile tutaj jest tych tajli wszystkich, no to wyjdzie gdzieś prawie połowa całej tej płytki. Oczywiście ja rozumiem, że budynki narożne do makiet też są potrzebne, aczkolwiek wydaje mi się, że on mógł zachować tą swoją narożność w taki sposób, żeby nie marnować tego miejsca. Oczywiście tutaj ma być taki podjazd, tak, że niby autka tutaj podjeżdżają, ja to wszystko rozumiem, ale mimo wszystko, kurczę, no szkoda tego miejsca. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę można było dać jakieś ciekawsze rzeczy, jakieś detale, a tu jest po prostu wszystko wytajlowane i zostawione. Kolejna rzecz, jaka się z tym wiąże, to tutaj coś nie pykło z tą konstrukcją, no bo ona się tak rusza i ja wiem, że budowle w LEGO, które są pod kątem, zawsze sprawiają pewnego rodzaju problemy, ale ja nie wiem, czy ja tutaj coś źle wybudowałem, czy to tak lata. Macie ten zestaw? U was też to tak lata? Oczywiście ja nie będę się tym bawił, więc mi to nie będzie w niczym przeszkadzać, ale no trochę taka amatorszczyzna. Rozumiem, gdybym ja coś tak zbudował, ale kurczę, to jest modular. Tutaj się oczekuje najwyższego standardu, a jednak no, jest tutaj lekkie niedopracowanie. Kolejna wada. I tutaj od razu przejdę do tego, co moim zdaniem jest tutaj głównym problemem, czyli tej całej fasady budynku, bo jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze recenzje modularów, no to wiecie, że ja się tym zawsze zachwycałem, tym ile jest detali w fasadach, tych wszystkich zdobień na ścianach budynku, jak super jest to wszystko wymyślone. No tutaj kompletnie nie miałem takiego wrażenia i to nie chodzi o to, że to jest już kolejny mój modular i ja się tym znudziłem. No ta fasada jest po prostu nijaka moim zdaniem. Głównie mamy tutaj po prostu zwykłe briki, standardowe okna. Tutaj są jakieś zdobienia, ale one są takie, kurcze, no, proste. Ja myślę, że ja sam bym na to wpadł. I jednak od projektantów modularów oczekuję trochę więcej. Nieco lepiej to wygląda na dachu.
ale to też nie jest jakiś taki dach, który by mnie zachwycał. Ciężko jest mi tutaj znaleźć miejsce, które jest w pełni udane. Przynajmniej jeżeli chodzi o zewnętrzną konstrukcję. Zaraz przejdziemy sobie do środka, ale no, czy tutaj jest coś naprawdę, co robi wrażenie? Zapytajcie sami siebie i odpowiedzcie szczerze, no ja mam z tym problem, naprawdę. Ładnie wygląda to wejście, ale to też nie jest nic specjalnie pomysłowego ani unikalnego. Jeżeli chodzi o boki i tył, to wiadomo, tutaj nie ma co w ogóle oczekiwać, bo modulary wszystkie tak wyglądają, nie ma tutaj nic ciekawego. Chociaż są zestawy, które mają tutaj cokolwiek, na przykład paryska restauracja, ale no ten set jest tak skonstruowany, że kompletnie nie miałby sensu stawianie go tyłem. No są to jakieś drzwi, jakiś kosz, a nie, to nie jest kosz, to jest ten mechanizm, zaraz wam powiem, do czego to jest. Tutaj jakaś butla. No nie, nie da się tego postawić tyłem, choćby ze względu na to. Jeszcze, zanim przejdziemy do wnętrza, osobną wadą moim zdaniem jest łączenie tych konstrukcji. No, wygląda to wręcz fatalnie moim zdaniem, naprawdę. Tak jak już wspominałem, rozumiem, że budowanie w Lego pod niestandardowym kątem jest problematyczne i zawsze się wiąże z jakimiś kompromisami, ale kurczę no, czy to jest ładne? No, uważam, że to wygląda trochę jakby to budował jakiś amator. Jak ja bym to budował, no to by było mega super i bym się cieszył, ale no, to nie jest ten poziom, do którego przyzwyczaiły nas modulary. Sami zobaczcie, sami sobie odpowiedzcie, czy to jest poziom modularów. Okej, nie będziemy się już nad tym pastwić, przejdźmy sobie do wnętrza. Albo jeszcze chwilkę pogadałem o tym dachu, bo ja zwykle się tymi dachami najbardziej zachwycałem w modularach. No tutaj on jest też wyjątkowo prosty, bo tak naprawdę po prostu są tutaj study, nic ciekawego. Jedna donica, jakiś leżaczek z parasolką. Tutaj te wejście jest spoko, tym bardziej, że to jest wszystko tak jak w modularach z reguły jest realistyczne, a więc tam są wszędzie schody i faktycznie dałoby się tam przejść. No ale gdybym miał podsumować ten dach jednym słowem, to bym powiedział pusty. Tak wygląda tutaj drugie pięterko. Mamy tu jakieś zwykłe mieszkalne pomieszczenie. Kuchnia połączona z salonem, bardzo retro telewizor i to jest chyba jedyne, co mi się tutaj podoba, bo tak właściwie no kuchnia niczym się nie wyróżnia, w zasadzie jest to poziom kuchni, jaki się widuje, no może nie w City, ale w zwykłym kreatorze. Tutaj jest taki mikro kibelek, nie wiem, czy to da radę w ogóle pokazać. Ale szczerze mówiąc, uważam, że też znajdą się lepsze kibelki w innych seriach, a tutaj przypominam, to jest Creator Expert, czyli seria, w której mamy najbardziej realistyczne i najbardziej profesjonalne budowle, więc no, wyższe wymagania po prostu. Okej, teraz to powinno być lepiej widać. Dupy nie urywa ten kibelek, że tak powiem. Jest tutaj jakieś łóżko, które wygląda troszkę jak jakieś więzienne łóżko. Zdaje się, że tutaj to mieszkanie miało być takie low-costowe, że mieszka tutaj jakaś mniej zamożna osoba, powiedzmy, ale nie ma tutaj ani jednej rzeczy, o której bym powiedział, że jest super albo chociaż bardzo fajna. Dobra, pora na piętro numer 1. Uda mi się to zrobić jedną ręką. Udało się. I co my tutaj mamy? Tutaj jest jakaś klinika weterynaryjna, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo tutaj jest jakiś ziomeczek, który ogarnia królika. Dziwnie to brzmi, ale wiecie, o co chodzi. Mamy jakieś biurko, lampę, tutaj jakieś medykamenty, coś takiego, jakaś żaba jest pod tą lampą. No ewidentnie chodzi tutaj o pomoc zwierzaczkom. Fajnie, że jest coś takiego, ale no również nie ma tutaj niczego, co by mnie zachwyciło. Podobnego typu elementy są chociażby w szpitalu, który jest z LEGO City, a nie z Creator Expert. Naprawdę mam wrażenie, że tam nawet te elementy szpitalne chyba były lepiej zrobione niż tutaj. To chyba samo w sobie dużo mówi o tym secie.
Ta druga część tego pomieszczenia to jest chyba jakaś poczekalnia do tego weta. Tak mi się wydaje, mamy papugę, mamy kwiata, jakiś mikrostolik. Dziewczynka tutaj wskoczyła na fotel, żeby obczaić rybę. To nic, że ta ryba wygląda jak karp, ale no, powiedzmy, że to jest jakaś atrakcja. Nie podoba mi się to, że kanapa na drugim piętrze i na pierwszym piętrze jest dokładnie w tym samym miejscu. Są różne te kanapy, ale dokładnie w tym samym miejscu. Mało pomysłowe to. Mamy tutaj balkonik i nawet ten balkonik jest kompletnie bez pomysłu. Naprawdę, widziałem wiele balkonów w Lego, a ten jest taki, no, jakby ktoś po prostu chciał go zrobić na odwal się. Ma być balkon? Proszę o to balkon. Nic, zero tutaj detali, zero pomysłowości. No, te ściany przy tym balkonie naprawdę wyglądają jakby ktoś uczył się budować, a nie był profesjonalnym projektantem Lego w serii, która jest najbardziej wymagającą serią Lego. Wiecie, co tutaj jest jeszcze sporą głupotą, moim zdaniem? To, że mamy tego weta i to pomieszczenie mieszkalne na piętrach. Na parterze no, jest oczywiście warsztat, który się możecie domyśleć jeszcze zanim wam to pokażę. Ale tak naprawdę, żeby się dostać do środka, znaczy ten ziomuś, który tutaj mieszka u góry, żeby się dostać do siebie na chatę, musi przejść przez ten warsztat i potem przejść przez tego weta. I normalnie takie rzeczy nie są problemem w Lego, ale to jest kreator ekspert. Tutaj tego typu rozwiązania były już. Choćby w paryskiej restauracji, czy w bistrze, od tyłu były poprowadzone schodki, przez które można było się dostać do tych pomieszczeń wyżej. Tutaj tego brakuje. Wiecie, czemu tego brakuje? Dlatego, że gdyby tu poprowadzono schodki, to by ten budynek był jeszcze mniejszy. A przypominam, że połowa miejsca w tym budynku została okrojona przez te tile. To jest moim zdaniem źle zaprojektowane. Źle zarządzono tutaj przestrzenią. Tak to nazwijmy. I ja tutaj przypominam, że ja nie hejtuję tego setu, bo jest on słaby, tylko on jest słaby jak na modulara. Ja i tak byłbym w niebo wzięty, gdybym umiał choć w połowie coś tak dobrego zbudować. Nie umiem i pewnie nigdy nie będę tak fajnie budować, ale jeżeli mam to oceniać w porównaniu do innych modularów, to naprawdę wygląda to słabo. No dobra, przejdźmy do tego parteru, do samego warsztatu, bo to trochę ratuje ten set. Strasznie ciągle mi wiem, wyjdę na jakiegoś kurde hejtera, ale no sami wiecie, że kocham modulary. Kocham, naprawdę uważam, że nie ma nic lepszego w Lego. Dla mnie to jest taka kwintesencja tego, co mi się w Lego podoba. I no, dla mnie moje Lego miasto w całości mogłoby się składać z modularów. Okej, wyprowadzę to autko stąd, bo tutaj trochę zasłania, chociaż w zasadzie tu nie ma zbyt wiele elementów. Co my tu mamy? Mamy przede wszystkim jakieś samochodowe akcesoria, no bo czego innego szukać w warsztacie. Tu jest taki klasyczny, czerwony stoliczek na kółkach z narzędziami. Ja się nie znam na mechanice i tego typu rzeczach, ale no przynajmniej w filmach i grach coś takiego jest często spotykane. Jest to taki klasyk typowy. Tu jest oczywiście kasa, jakiś ziomeczek, tutaj chyba wulkanizacja się dzieje, tak mi się wydaje, bo tak to wygląda. Tyle wiem o autach. Bardzo fajną rzeczą i chyba to jest naprawdę najlepsza rzecz w tym secie jest ten mechanizm podnoszący auto. Tak, tutaj jest ten dynks z tyłu, który wam już pokazywałem. Jak się go naciśnie, to podnosi się ta platforma, no i siłą rzeczy auto, które na niej stoi, również się podniesie. Kurde, trochę ciasno tutaj. Postawiłem auto na głowie tego ziomeczka, ale to nic, no, nie obraził się. No i patrzcie, tak to wygląda. Pyk. I auto wisi w powietrzu. Teraz ten mietek mógłby się tam wczołgać i ogarnąć to, co tam mechanicy ogarniają. No i to jest spoko, chociaż tutaj moim zdaniem, no znowu muszę tutaj przyhejtować ten set. Dlaczego ta ściana jest kurde taka pusta? Nic tu nie ma, no.
Brakuje detali w tym secie, brakuje detali. Tutaj jest ciekawy mechanizm podnoszenia tych drzwi. Oczywiście ja wiem, że tego typu drzwi są też w LEGO City, więc to nie jest nic specjalnie oryginalnego, ale tutaj działa to trochę inaczej, bo te drzwi nie wsuwają się pod sufit po prostu, tylko one się tutaj nakręcają na taki kołowrotek. O, właśnie coś tam rozwaliłem. Ale pokażę wam, jak to w praktyce działa. Tu jest taki dynks i jak nim kręcimy, to oczywiście te drzwi się zwijają. I tutaj powstaje taki rulonik. To jest naprawdę fajnie wymyślone, ale przyznam się, że miałem momentami problem ze zbudowaniem tego, bo no nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś zaawansowana konstrukcja, ale 2 czy 3 razy nie byłem pewien, czy dobrze to buduję. Może ja jestem głupi, a może instrukcja była trochę źle skonstruowana, nie wiem. Dajcie znać, czy wy mieliście z tym problem, czy może tylko ja jestem takim cpanem. Jeżeli chodzi o to autko, no to mam, kurczę, tutaj mieszane uczucia, bo serio, nie potrafię stwierdzić, czy ono mi się podoba, czy nie. Ono jest takie, no nietypowe, niby trochę bardziej szczegółowe niż te City, ale też nie powiedziałbym, że ono jest realistyczne. Na przykład te lusterka, no moim zdaniem są kompletnie nieudane. Przód tego auta, ja rozumiem, że to miał być taki retro pick-up, coś w tym stylu, ale czegoś tu brakuje. Natomiast mega fajny jest tutaj ten cały mechanizm z tyłu, bo to działa, tutaj są takie technikowe elementy i to jest fajne, to jest ten duży plus, bo to i dobrze wygląda, i dobrze działa. Tego typu rzeczy lubimy. Jeżeli miałbym jednym słowem określić ten pojazd, to bym powiedział, że jest taki okej. Też trochę mało jak na taki set, ale zwłaszcza, że te pojazdy w innych modularach też były bardzo udane, więc no nie wiem, no jestem trochę niezadowolony. Jest tutaj oczywiście też skuterek, ale no nie wiem, czy jest sens cokolwiek o nim mówić. Z reguły te skutery są czerwone, więc przynajmniej mamy tutaj unikat pod tym względem, no ale to jest praktycznie jeden wielki odlew, więc nie ma tutaj co o nim gadać. Okej, pora omówić minifigi. No i niestety, jak bardzo bym nie chciał powiedzieć czegoś pozytywnego o tych minifigach, no to niestety tutaj również nic się nie wyróżnia. Mamy turbo zwykłego psa, którego każdy ma przynajmniej w kilku sztukach. Zwykłą dziewczynkę, która też się niczym nie wyróżnia. Różowe ciuszki, włosy z warkoczem. Też prawdopodobnie macie... Jezus, co tu się dzieje? Też prawdopodobnie macie taką dziewczynkę. Ten doktorek od zwierzaczków jest nawet spoko. Ja zawsze propsuję takie minifigi z jakimiś śmiesznymi wąsami. Więc on jest na plus. Już widzę tutaj dużo ciekawych pomysłów na imię dla niego. Tutaj jest pani z kaskiem, ona zakładam jest jakąś motocyklistką. Znaczy tutaj jest tylko ten skuter, ale no powiedzmy, że jest motocyklistką, bo ma taki outfit. Jest okej, chociaż to się niczym się też jakoś za bardzo nie wyróżnia. No i tu mamy parę mechaników, panią, która jest taka umorusana, no i pana, mają dokładnie takie same wdzianka, trochę inne czapki. Oczywiście musi być turbo zwykły ziomal, aczkolwiek ten sweterek jest nawet ok. Szkoda tylko, że minka jest taka mega zwykła. No i to, co mnie tutaj chyba najbardziej interesuje, to ten LEGO Królik, bo nie miałem wcześniej takiego odlewu, on się mi przyda, ale no pozytyw w postaci odlewu królika to trochę mało. No i co? Jak to podsumować? No jest to najsłabszy modular. Moim zdaniem prawdopodobnie z tych wszystkich modularów, jakie powstały. Jestem rozczarowany, mimo że miałem zaniżone wymagania co do niego, ale czy to jest zły set? Nie, absolutnie to nie jest zły set. To jest mega fajny set, bo jest to po prostu ogromny, szczegółowy budynek z LEGO. Jest to modular, samo to w sobie powoduje, że jest to mega set, ale jak na modulara jest on moim zdaniem słaby. Czy polecam?
kupno? To zależy. To zależy, jak podchodzicie do kupowania takich setów. Jeżeli podchodzicie bardziej kolekcjonersko albo inwestycyjnie, no to jak najbardziej, jest to ostatnia okazja, można go kupić tam za chyba jakieś 700 zł, coś takiego, może taniej, nie pamiętam szczerze mówiąc ile ja za niego zapłaciłem, bo ja trochę go na około kupiłem, nieważne. W każdym razie, jeżeli chcecie po prostu mieć fajnego modulara, to nie. Kupcie posterunek policji z zeszłego roku albo poczekajcie na nowego modulara z tego roku. Jeżeli kolekcjonujecie sety, tak. Jeżeli chcecie mieć po prostu fajnego modulara, to nie. No i teraz stoimy przed pytaniem, gdzie wcisnąć ten warsztat do miasta? Jak go wcisnąć? Nie wiem. Od razu powiem szczerze, że nie wiem i prawdopodobnie zamontujemy go w miejscu tymczasowym, bo nie mam tak dokładnie sprecyzowanego planu, jeżeli chodzi o modulary. Chciałbym, żeby one wszystkie były obok siebie, bo one po prostu są do tego stworzone i w ten sposób to wygląda najlepiej. Aczkolwiek chcę dzisiaj przetestować połączenie modularów, które są na baseplate'ach z moimi płytkami milsowymi, czyli jak zainstalować baseplate na płytkach. Więc tym się teraz zajmiemy. Dodatkowo wypełnimy całą tą połowę miasta płytkami. Chociaż nie do końca, bo tutaj środkiem będzie szła oczywiście ulica, no ulicy dzisiaj nie wybudujemy, ale zapełnimy to wszystko podstawowymi baseplate'ami, tam gdzie nie będzie ulicy, będą to te milsowe płytki, a tam gdzie będzie szła ulica, wyłożymy takie nieco inne milsy, które będą na wysokość jednego bricka i zobaczymy, jak nam się to wszystko ułoży wtedy, gdzieś tutaj spróbujemy zainstalować nasz warsztat. Ja trochę tych płytek już sobie przygotowałem, no bo nie chcę Was zanudzać budową ich. Budowaliśmy je w pierwszym odcinku. Tam macie wszystkie szczegóły, jak to wybudować. Ja co prawda w międzyczasie trochę dopracowałem tą technikę i później Wam pokażę jeszcze, co tutaj wykminiłem, ale nie będziemy się zajmować tym dzisiaj. Dzisiaj po prostu wkomponujemy to wszystko w miasto. Do roboty. No dobra, tak wygląda prototyp płytki, która jest przeznaczona stricte po to, żeby tutaj środkiem szła ulica. Ja nie do bardzo mam jak to przetestować, bo nie mam w tej chwili gotowej ulicy, a też nie jest to odcinek o ulicach. Nie chcę tego teraz sprawdzać, ale wydaje mi się, że to zadziała. Tutaj nawet nie zostawiam miejsca na snotowe briki, bo w teorii to powinno zadziałać tak, że ta ulica będzie tu pasować jak ulał i nie będzie potrzeby, żeby cokolwiek ją trzymało. Zresztą ona będzie długa, to powinno być wszystko stabilne, nie powinno się tutaj nic ruszać. Oczywiście mogę się mylić, ale sprawdzimy to w kolejnym odcinku, w którym będziemy budować ulicę. Ja muszę szybko wybudować jeszcze dwie takie, nie wiem czy starczy mi klocków, pewnie nie, bo kończą mi się ciemno-szare briki, ale zobaczymy przynajmniej ile mi brakuje i wracamy do modulara. Jak widzicie, trochę to udoskonaliłem, usystematyzowałem i
No, wydaje mi się, że jest to lepsza konstrukcja, aczkolwiek, tak jak mówiłem, już trzeba będzie to sprawdzić w praktyce. Tego typu konstrukcję będę w stanie chyba zbudować jeszcze raz. Sorry, że was tym zanudzam. Myślę, że tutaj dam duże przyspieszenie, bo no nie o tym miał być odcinek, ale też nie chciałbym odcinka typowo recenzjowego. Musimy też coś pobudować, a jak to skończymy, będziemy mieli połowę miasta w płytkach i myślę, że to będzie taki duży kamień milowy. No dobra, mamy to, mamy gotowe płytki. Mam nadzieję, że one zadziałają, chociaż jestem prawie pewien, że jedno z nich trzeba będzie mocno przebudować, bo tutaj nasza eska, nasz zakręt, nie zdążymy z tym wyrównać na środek płytki do momentu, kiedy zaczyna się kolejny mils. Gdzieś tutaj dopiero zdążymy to wyprostować, więc jedno z nich trzeba będzie przerobić, ale tym się będziemy zajmować w odcinku z ulicami. Dzisiaj nas to nie interesuje. Trochę inaczej zbudowałem tutaj te brzegi, które będą na froncie miasta. Wydaje mi się, że to wygląda dużo lepiej. Wiem, że niektórzy, tutaj mam na myśli głównie moich współpracowników, narzekali na to, że tu jest ta niebieska linia od baseplate'ów. No niestety nie ma brązowych baseplate'ów, przynajmniej nie w jakichś normalnych cenach i nie oryginalnych, ale ja nie ignoruję tego, pewnie coś z tym zrobię. Za jakiś czas myślałem, żeby tutaj na przykład zainstalować jakieś snotowe briki i zrobić tutaj taką jakieś płytki, które schodzą minimalnie w dół, zasłaniają to. No, moim zdaniem to nie jest duży problem, który można jakoś tam rozwiązać, ale na razie nie będę się nad tym skupiał. Dajcie znać, czy wam się to podoba. Tutaj ten brzeg taki zakończony jakimiś nieregularnościami i czy przeszkadza wam ta niebieska linia od baseplate'ów. Czekam na wasze opinie. Tutaj zostawiam to z taką dziurą, bez płytek. Wcześniej ten mils był tutaj, ale przesunąłem go w końcu w to miejsce. Dlaczego to zostawiam takie rozbebeszone? Mam pewien pomysł co do tego. Nie wiem, czy on wypali. Możliwe, że to ostatni raz, kiedy o nim słyszycie, bo jeżeli moje testy tego wyjdą źle, to nawet wam o tym nie powiem. Ewentualnie gdzieś wspomnę na live'ie albo vlogu czy coś, ale na razie to tak zostawiam, wrócimy do tego za jakiś czas. No i patrzcie, mamy pięknie wymilsowane, że tak powiem, całe miasto, znaczy dobra, całą połowę miasta, bo tutaj mamy jeszcze drugie tyle, także no, teraz się dopiero zaczyna zabawa, bo będziemy tutaj budować na tym budynki i różnego rodzaju detale i tak dalej. Skończyliśmy podstawę. Oczywiście jeszcze będzie mnóstwo zabawy tutaj z tą podwyższoną podstawą, ale na ten moment na tych płytkach można już budować. Dołożyłem tutaj modulara, tak jak wspominałem wcześniej, on tutaj nie będzie najprawdopodobniej. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym go zostawił w tym miejscu, nie sądzę. Tutaj nie wejdzie kolumna wszystkich moich modularów, więc one najprawdopodobniej będą w
tamtej części miasta, ale musimy przetestować mocowanie modulara do milsów, bo z tym jest kilka problemów. Jak widzicie tutaj na zbliżeniu, gdybym wytajlował ten chodnik, no to całość będzie troszkę niżej niż ten modular. Więc żeby to miało sens, tak naprawdę trzeba by było z tego milsa, na którym to leży, wymontować wszystkie płytki, tak żeby to było minimalnie wgłębione i wtedy dopiero coś z tym kombinować. Spróbujemy, jak to będzie wyglądać. Nigdy tego nie testowałem, a to jest coś, co na pewno trzeba przetestować, bo będzie miało to ogromne znaczenie dla budowy całego miasta. Okej, jak tylko zacząłem to wyciągać, doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu, bo tutaj jest cała masa tych bricków, które się trzymają tak naprawdę tylko o te płytki. Więc jak ja odczepię te płytki, no to te briki nie będą się niczego trzymać, bo ani się nie będą trzymać spodu, bo mamy tutaj ulicę, ani się nie będą trzymać góry, bo no baseplate'u nie da się zahaczyć od dołu o nic. I co z tym zrobimy? Ano, w takich miejscach powinny być zwykłe baseplate'y, nie te ulicowe. Takie, w których briki można przymocować w każdym jednym miejscu. Niby oczywiste, ale kompletnie o tym nie pomyślałem wcześniej i po to właśnie są takie testy. No i Latkens już taką płytkę ma. No dobra, zbudowałem ją przed chwilą. Już nie chciałem was tym męczyć, zresztą tu nie było za bardzo co budować, no bo nie potrzeba aż tylu tych brików, żeby to się wszystko trzymało i no co, mamy tutaj zaczepy takie jak wszędzie, czyli te briki z dziurą, żebyśmy mogli tam wsadzić pina. To nie jest samo w sobie stabilne, ale to będzie leżeć na stole, a na tym będzie leżeć modular, więc nie ma prawa się wydarzyć z tym nic złego. Podmieńmy tą płytkę. No i proszę, muszę przyznać, że w momencie, kiedy to wskoczyło w tą dziurę, był aż taki przyjemny dźwięk, satysfakcjonujący. Leży to idealnie, nie trzeba tego w żaden sposób dodatkowo przymocowywać, więc testy są zaliczone jak najbardziej pozytywnie. Wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie, bo teraz sobie tutaj wszystko elegancko wytajlujemy i praktycznie modular leży tak, jakby leżał na stole. Zero problemów. No i zostawiam was z takim dziwnym miastem wyłożonym kolorowymi płytkami z dziurą po środku czekającą na ulicę i z modularem, który zostanie niedługo przeniesiony w inne miejsce. Mogłem z tym poczekać, ale modulary miały być na konkretne progi subów. Umówiliśmy się, że ten wjeżdża na 2500. Mamy 2800, a ja z tym ciągle zwlekałem, czułem się trochę nieuczciwie, więc stąd ten odcinek teraz, a nie w momencie, kiedy miałbym to wszystko już gotowe. Uważam, że zrobiliśmy dzisiaj bardzo dużo, przede wszystkim zrecenzowaliśmy fajny mimo wszystko set. Trochę na niego ponarzekałem, ale myślę, że dobrze to uzasadniłem i nie jest to żadne marudzenie, tylko konkretne wady. Czekam na wasze opinie, zarówno co do setu, co do płytek, które tu wybudowałem, co do systemu, który mam tu wymyślony. Zostawcie konstruktywny komentarz, dla mnie to jest mega ważne. Zostawcie łapkę w górę i koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie lubicie, dajcie suba. Tyle ode mnie, dzięki, na razie, cześć.